Oh. Oh. I want to see that real soon. Oh. Tylko, że jest mały problem. Double R on the track. Tym razem było znośnie. Odbędzie się konkurs kadłub FIBA 3x3 i tym razem będzie grubo, ponieważ zmierzę się z Joelem Henry i Chrisem Staplesem. Tak naprawdę w dużej mierze obawiam się Chrisa. Dlaczego? Bo to najlepszy dunker na świecie. Ostatni raz z Chrisem widziałem się w 2017 roku na Ghetto Kings of Air w Rydze i wtedy tak naprawdę cieszyłem się, jak zrobiłem jakikolwiek fajny wsad, a teraz chciałbym wygrać ten konkurs. Tylko, że jest mały problem. Dzień wylotu w niedzielę z samego rana postanowiłem zrobić ostatni trening przed wylotem i podczas zarzutu, nie wiem, zrobiłem zarzut i coś dziwnie mi coś strzeliło tak w opadce i powoli zaczynało mnie to boleć. Czułem taki, do teraz czuję taki lekki dyskomfort i ten ból przy niektórych ruchach. No i co, konkurs jest dopiero w sobotę, dzisiaj jest wtorek, więc mam nadzieję, że to parę dni jakoś pomoże mi i jakoś się to zregeneruje. Kurde, aż mi naprawdę dziwnie, bo nigdy nie byłem w takiej sytuacji. Jeszcze szczególnie, wiecie, startuję z najlepszym dunkerem na świecie. Wiecie, trenowałem dosyć mocno pod te zawody. Tak naprawdę trenowałem dużo więcej niż zwykle się przygotowuję, jak trenuję pod zawody. I chyba to był trochę ten błąd. Ale no, teraz to już wiecie, trzeba tylko trzymać kciuki. No takie jest życie, taki jest sport, nic się z tym nie zrobi i trzeba po prostu trzymać kciuki, że w sobotę będę mógł skakać i będzie git. I przyjechaliśmy tutaj dlatego tak wcześnie, ponieważ jest kwarantanna i tak dalej, i tak dalej. Musimy tu trochę czasu spędzić. Nawet na lotnisku musiałem wcześniej zabrać drugi telefon i kupić kartę SIM. I musiałem zainstalować aplikację, która wygląda tak i pokazuje, czy jestem chory, czy jestem na kwarantannie. Czy coś tam. Tak wygląda lunch. Dzisiaj mamy makaronik, jakąś sałatkę, ser, coś na słodko i tu chyba jakaś rybka i warzywa i zupka i owoce i jogurt i banan i chleb. Także całkiem spoko. Ale jeszcze tydzień przed wylotem tutaj dostałem paczkę od Recovery Fun i dostałem pistolet do masażu, który zaraz Wam zaprezentuję. Bardzo fajna sprawa i bardzo pomocna sprawa. Miałem bardzo podobny masażer do tego, ale niestety był za słabej mocy i jeśli na przykład przychodziło mocniej wymasować skórki albo tyłek, to silnik po prostu no, nie dawał rady i się już tak powoli blokował. Ten naprawdę ma strasznie dużo mocy i spokojnie można kurde wywielić tym dziurę w ścianie nawet. Do tego macie również taką wyciąganą baterię. Tu się to robi to tak, w taki sposób. I macie taki statywik, który podłączacie do prądu, stawiacie i to się ma ładować jakieś
plus minus chyba 3 godziny. I naprawdę bateria starcza na długo. Dlatego tego, nie wziąłem tego statywu do ładowania, bo jestem tu ponad tydzień i spokojnie mi wystarczy baterii, żeby sobie to po prostu używać przez cały tydzień. Ale no i proszę, Chris, którego widziałem ile? 4 lata temu na Ghetto Games? Yeah, exactly, that guy. A widzicie, rozumiem. To mama, mam. Dużo czasu spędził z Rafałem i się nauczył polskiego, nie? Joel. No i co? I lecimy. TRG. Yeah, TRG. Come on, you're the team. Vegan power, man. You see it? Smacznego, guys. Smacznego. Smacznego. Przyszliśmy trochę poświrować na siłowni. Ja oczywiście nie ćwiczę, ale sobie pobawię się pistoletem do masażu. Yeah, I know, yeah. Dojechaliśmy już na boisko, a raczej na taki practice court, bo główne boisko nie jest jeszcze rozłożone. I powiem wam, no jest ciul ciepło i bardzo dobrze wziąłem okulary, bo poprzednio w Jedach nie wziąłem i to był duży błąd. Teraz przynajmniej coś widzę. Jest ultra gorąco. No i co, posiedzimy tu pewnie godzinę i powrót do hotelu. Fajnie, że w końcu mogliśmy wyjść. Oh fuck. Wiecie co jest najgorsze? Że już miałem kiedyś taką sytuację, że byłem na konkursie wsadów ze skręconym nadgarstkiem. Nie mogłem skakać, a wiedziałem na przykład, że potrafię wygrać ten konkurs, nie? I teraz kurwa mam podobnie, bo patrzę jak chłopaki grają. I no wiem, że z Chrisem mógłbym porywalizować, ale czasem akcje z plecami na bank raczej nie będzie jakaś rywalizacja zbyt wielka. Bo tak dzisiaj próbowałem parę razy skoczyć do kosza i to po takie wiecie, skoczyłem, ale strasznie dziwny ból w tych plecach mam. Nie wiem, wydaje mi się, że to coś poważniejszego. Myślałem, że to bardziej zwykłe nadciągnięcie jakieś czegoś pod łopatką, ale wychodzi na to, że to coś niestety poważniejszego. Tak. Dzień następny, sesja zdjęciowa, z tyłu oczywiście grabo na plecach. Wieczorkiem wyszliśmy sobie tutaj do takiego małego lobby, jak to tak zwał, poczuć trochę ciepła. Kolejny dzień, ledwo co wstaliśmy i teraz musimy iść robić testy, tak żeby zobaczyć. Wczoraj rozmawiałem z Joelem i Joel ma taką sytuację, że jak po powrocie, nawet jeśli będzie miał test negatywny, to i tak musi jechać prosto do hotelu i ma 10-dniową kwarantannę. Masakra, bo gościowi tam przepadną jeszcze jakieś jakąś sesję zdjęciową umówioną, a to wszystko przepadnie, no ciężkie czasy. Tym razem było gorzej.
minuta, pora na śniadanko. Już jesteśmy po śniadaniu i po testach i powiem wam, że jutro będzie 36 stopni, jakoś najprawdopodobniej podczas konkursu. A dzisiaj, teraz, zaraz idziemy na boisko, na jakieś chyba, nie wiem, pół godziny, mamy tam practice i będzie 35 stopni. nie wiem jak ja to wytrzymam, ale serio, kumam, wiecie, 30 stopni czy tam 28 to już jest, no to jest ciepło, fajnie, przyjemnie, nie? Ale 35 to już normalnie się, aż się nie da wytrzymać. Było tak ciepło, że przez jakieś 15 minut musiałem trzymać telefon w pudełku z piciami, z wodą, żeby go ostudzić, bo wyskakiwało mi w oczy, że jest za ciepło, masakra jakaś. All right, guys, I'm in the room. Quick question and quick answer. What's your favorite dunker? Cool. Air up there. Lipback. What's your favorite dunk? 360 under both legs. Under both over of someone. What's your vertical? 40. I don't know. 40 plus. Where was your best performance ever? Dunk League. Lausanne, Switzerland. At FIBA contest, right? Yeah. Which dunk was your the hardest dunk that you ever done? 360 between the legs switch. Handoff 360 BTO. What's your favorite team from NBA? Whatever team Russell Westbrook plays. Never know. Yeah, I'm a Russell Westbrook fan, so whatever team he's with, I'm watching. All right. Kyrie, Brooklyn. Cool. What's your favorite player of all time? Kobe Bryant. Westbrook. Cool. All right, now we have to pick. Remix or Michael Parrott? Remix or Michael Parrott? Ooh, that's a tough one. Don't put me on the spot. They're my guys. I don't know none of them remix. I'm gonna go remix. Yeah. Just Fly or Jordan Kilgallen? Are you talking about Prime? Yeah. Prime, Just Fly, sorry. Just Fly. Yeah, just he might be beating anybody. Justin. Yeah. All right. Yeah, he's it. Golden Child or T-Dub? T-Dub. It gets techie now. Golden Child, though. Guy, T-Dubs was crazy. So T-Dub? That's awesome. Guy or Jordan Shutterland? Prime? Uh-huh. Gotta go with Guy. Alright. No offense, man. We gotta go with Guy. Yeah, Guy obviously is a GOAT, man. But Jordan's killing right now. Yeah, Jordan is killing it right now, for sure. Isaiah or Miller? Miller. I want to see that real soon. Me too, man. FIBA, set that up. I need it. No answer. No, I'm going to go Miller. I'm going to go Miller right now. Right at this point, I will go Miller. Yeah, Miller. Smooth or Lipek?
gotta go leave back. But love you, Smooth. Yeah, Smooth is another crazy dunk. But hey, you know, they go back and forth. Yeah, they've been battling years. And the hardest one, Doug Anderson or Kenny Dubs? Kenny Dubs. Yeah, obviously. Yeah, he's a goal. Kenny Dubs, right? Yeah. And the last one, Aaron Gordon or Zach LaVine? Aaron Gordon. Same. Love you, Zach. He went under both, like over there. They're free there. Yeah, yeah. You mean we talked the scoop? Yeah, that was mad still. Like, we never saw that one before. Yeah, yeah, like, never. Like, we seen scoop. We like, put him on a hoverboard. Yeah. Make him spin around. Come on, hey, man, you hear what you do it. Oh, man, come on. Yeah, that man, was come crazy. On, come on. But I love Zach's style, man. Like, he's cold. He looks great, Duncan. Mm-hmm. Yeah, man. So we're not going to talk about that 360 scoop off the side of the glass that he did, too? Yeah. Aaron Gordon! Stop it! Aaron Gordon! Alright, cool. Thank you, guys. Mam nadzieję, że podoba wam się ten materiał. Jest godzina dopiero 16, także jeszcze dzisiaj wleci kolacyjka i tak naprawdę cały czas montuję ten materiał, który wrzucę jeszcze dziś. Czekajcie na następny materiał, który będzie tylko z konkursu wsadów. No i co? Klasycznie, zostawcie proszę łapkę w górę, suba. I czekajcie na materiał z konkursu. Trenujcie ciężko, pozdrawiam, brawo.